Tematem przewodnim Centurii Nostradamusa jest inwazja muzułmańska na Europę. Nostradamus żył w czasach, kiedy groźba najazdu islamskiego była bardzo realna. Uważał on, że temu zagrożeniu Europa będzie musiała stawić czoła także w XXI wieku. Nostradamus przepowiadał męża wschodu, Mahdiego, który zjednoczy kraje muzułmańskie i rozpęta wojnę trwającą aż 27 lat. Kalifat wielkiego Talibanu będzie zdobywał Europę kraj za krajem, zaczynając od basenu Morza Śródziemnego. Nostradamus o Polsce pisał niewiele. Poświęcił jej zaledwie 2-4 wiersze. Dlaczego? Na terenie naszego kraju działań wojennych w czasie III wojny światowej nie będzie, więc Nostradamus po prostu nie miał o czym pisać. Na nasze szczęście. Po raz pierwszy w historii pomoże nam położenie geograficzne, a w tym wypadku znaczne oddalenie od basenu Morza Śródziemnego, gdzie będzie miał miejsce główny teatr działań wojennych. Po drugie, Polska nadal nie jest ani bogatym, ani znaczącym krajem w Europie, w związku z tym nie wzbudzi szczególnego zainteresowania agresora. Również nasze północno-wschodnie położenie nie będzie miało dla niego jakiegoś strategicznego znaczenia, zwłaszcza po rozgromieniu Rosji przez Chiny. Trzecia przyczyna to polska jednolitość etniczna, bez tak licznej jak w zachodniej Europie diaspory muzułmańskiej, którą można by było wykorzystać jako piątą kolumnę. Czwartym prawdopodobnym powodem jest to, że Polska będzie stanowić rodzaj buforu między Chinami podbijającymi Rosję, a światem islamu podbijającym Europę. Wydaje się, że obaj agresorzy rozwiązanie sprawy polskiej pozostawią sobie na później. Piątym, najciekawszym i najbardziej zaskakującym powodem jest to, że Polska zawrze sojusz taktyczny z kalifatem wielkiego Talibanu, przez co zostanie ocalona. Sojusz polsko-arabski będzie zagraniem czysto taktycznym w obliczu wielkiej potęgi armii islamskiej. Po militarnym załamaniu się agresora, Polska ma szybko odwrócić pakty wojskowe i zaatakować byłego już sojusznika przez miękkie podbrzusze Europy, to znaczy w basenie Morza Śródziemnego.
Udział w aliansie z Polską takich krajów jak Rumunia i Czechy wskazuje na to, że Europa Północno-Wschodnia nigdy nie stanie się głównym celem inwazji islamskiej. Po wojnie w Europie ma zostać mniej niż połowa ludności, z czego Polska ma być najludniejszym krajem, bo na jej terytorium nie będą się toczyć żadne działania wojenne. Biorąc pod uwagę, jak dynamicznie zmienia się sytuacja w Europie i na świecie w ciągu ostatnich lat, taki scenariusz wcale nie wydaje się już aż tak bardzo nieprawdopodobny.